Czyli jednym słowem mamy uważać na kamery innego typu rzeczy. Innego tego typu rzeczy. Dobra, zapamiętam. O, jest kamera, fuck. Chyba mnie nie widziała. Dobra, zresztą mamy te laserowe znaczniki na ziemi. O, tam jest jakiś trupek, którego możemy przeszukać, więc zróbmy to od razu. A co tutaj masz? Palnik plazmowy. Ulepszono palnik. Płomień plazmowy. No świetnie. To by się nam przydało dużo wcześniej, no ale tak, dzięki. I więcej paliwa do mety czarowni. Ja me gusta. Okej. Okay. No, powinniśmy móc chyba te drzwi przepalić. Z większych problemów obcy. Mimo, że się nas trzyma w miarę blisko, a powinien nam pozwolić to zrobić. Mam nadzieję w każdym razie, że nas nie zje teraz. Okej. Okay. Szybciej, Ripley, on tu chyba jest. Ja pierdolę. A może nie. Ej, dobrze. Dobra, co my tutaj mamy? O, właśnie, mapa. Co się nam przyda? Uzyskaj dostęp do dystrybutorni. Dlaczego to jest tam zaznaczone, skoro... No, nieważne. O, tu jest jakiś terminal. Oh shit. Czy ty jesteś przyjazny? Nie wiem, czy chcę ryzykować. Dobra, zaryzykuję. Jestem tutaj. Jesteś przyjazny? Wyraźnie masz mnie w ogóle gdzieś, więc zakładam, że jesteś przyjazny. Wiecie co? Spróbujmy zrobić apteczkę dodatkową, bo mamy znowu full niektórych elementów. Zwłaszcza akumulatorów, detonatorów i innych takich pierdół. Zróbmy mołotowa. Mimo, że mamy ten miotacz ognia cały, to się może i tak czy siak przydać prędzej czy później. Się nam w końcu paliwo zużyje do niego. I być może hałaśnik, który jest bardzo skuteczny. Zwłaszcza, że mamy chyba teraz wersję drugą. Dobra, i tu mamy terminal. Okej, sorry ludziska, za telefon. W razie zobaczmy, co jest w tym terminalu całym. Błąd! Okej. Systemy konserwacyjne, fuck. Chyba nie jestem sam w tym pomieszczeniu. O, fuck. Dobra, pytanie jest takie, czy on mnie wyczaił? Wyczaił mnie! Nie! Zła... Małpa, okej, okay, dobra, świetnie, zarobiście. Oh, nawet sobie w spokoju poczytać nie można. Musimy się chyba streszczać. Okej, systemy konserwacyjne. Porozmawiaj z kierownikiem. Można się dostać za pomocą kodu 8897. Okej. Wciąż należy uzgodnić z kierownikiem. Okej. Wybierz żądaną usługę. Sporządzenie bez... Badanie techniczne, naprawa sprzętu. Okej. Czy ja właśnie wysłałem rolkę, żeby coś robiła? Żeby coś naprawiała? Ciekawe, czy coś w tych schowkach można znaleźć. No, chyba można. Okej, części. Dobra. Jezus, nie strasz mnie tak stary z tymi oczyma. Przydało mi się zobaczyć, czy tam jakiś android buszuje. Też chciałbym zapisać grę, zanim mi coś zje. No, tu jest kolejne miejsce, czy coś może być. O, tak. Oh shit. Oh shit. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Dobra, jestem. Okej, okay, żartowałem. Op! Jesus. To jest złe, co ta gra potrafi zrobić z człowiekiem czasami. Okej, okay, ale przeżyliśmy, to jest najważniejsze, tu mogliśmy się schować, ale nieważne. Więcej paliwa, dziękuję. Na razie jestem skurwiel, o właśnie. Wiedziałem, że to zrobię, po prostu kurwa, wiedziałem. Przepraszam, czasami mnie ponosi już w tej grze. Czy ja będę mógł skorzystać z tego terminalu, czy za każdym razem, jak tylko się odwrócę w jego stronę, to wyskoczy mi obcy? Być może spróbuję odwrócić jego uwagę jakoś? Czy to jest w ogóle możliwe? Gdzie on jest?
niby 80 stóp, 70 stóp. Ale zapierdziela. Okej, jest w pokoju naprzeciwko. Pytanie jest takie, czy mnie zobaczy. Chyba nie. Dobra, wlazł. No, jeszcze się nie znamy, ale stary, jakbyś był tak troszeczkę ciszej. O właśnie, wiedziałem. O Boże. Po prostu ekstra. O, miłego dnia. Mhm. Jasne, jasne. Miłego dnia, kuźwa. Miłego dnia. Nie wierzę w to. Zbędę dział. Okej. Okay. Och, nie chciałem tego robić. Wejdź do terminalu, Ripley. Tylko się spiesz. Bo coś czuję, że zaraz to się może źle skończyć. Okej. Czyli jeden jest tutaj, niedaleko mnie właściwie. Jakbyśmy przeszli tędy, tym korytarzem, dobra. Czyli muszę to rozwalić. Pytanie tylko, gdzie jest opcja. O, chyba właśnie wlazł do szybu wentylacyjnego. Nie mam odwagi nawet się tym zajmować w tym momencie. Dobra, gdzie jest ten pajac? Nie ma mnie tu, jest tutaj tylko android. O, to nie był dobry pomysł? Nie pchaj mnie w jego kierunku, ty... O mój Boże! Jezus, jeszcze się podpalił. No cholera jasna. Nie, nie zrobię sobie krzywdy. Ty mi zrobisz krzywdę, bo się pchasz, przepychasz mnie w kierunku obcego. Czy cię porypało już? Tak, jasne, teraz na pewno mi pragniesz pomóc. Wcale nie wątpię. O Boże! Nie wiem, dziecka, co jest ze mną, ale wydaje mi się, że gra mnie zaczęła trollować od gdzieś tak dwóch dni. W każdym razie, tja. Być może teraz zamiast iść dołem, wyjdziemy ten na górę? Zobaczmy, co się stanie. Czemu nie poeksplorować trochę terenu? O Chryste, drzwi są zamknięte. No, to była eksploracja. Cholera. Się na... chodziły. Chyba ze mną obcy jest teraz. Kuźwa! Idź tam. Chodź do szybu. O matko, tylko niech nie powtórzy się ta sytuacja, bawię. Idź sobie do tego szybu. Tak, odsunę się nawet. No nie. Okej, już myślałem. W ogóle nie wzruszony ten android sytuacją całą, jak zwykle. Dobra, znowu mam zajęty cały ekwipunek, ale tym razem się nie chcę tym zajmować, chcę stąd wyjść. Musimy znaleźć te dźwignie całe przeklęte. Żeby było, gdyby kamera się łaskawie przesunęła. Dziękuję. O Boże. Gdzie on jest? Aha, no tak. Kamera zacznie... Okej, okay, dodatku. Obcego kamera nie wykrywa. To jest rasizm. Rasizm. Właściwie to gatunkowość. Jeżeli coś takiego istnieje. Gdzie on polazł? O, oh, shit. Tak, wysyłaj zgłoszenie do systemu Apollo. Proszę, rób to. O matko, on mnie wykryje, no nie ma szans. A najgorsze jest to ludzisko, że ja nawet... Pch. Kamera mnie wykrywa. Boże. Ja nie wiem, może ten miotarz ognia jest jakiś pechowy dla mnie. Może usłyszał, że powiedziałem, że go nie lubię. Ale gdzie mamy iść? Wróćmy do grania. Normalnie. Dobra, mamy iść tędy ewidentnie. Pan obcy sobie gdzieś poszedł. Dobrze. Chociaż jest niedaleko mnie. Co to za rzecz dziwna? Nie mogę tego niestety użyć. Szkoda. To mamy jakieś schody na górę również. Właśnie do drabiny na górę. Jakieś kody poznajdywałem. Ostatnio. Tu mam terminal i trupa. Android. Wiecie co? Czy ty na pewno jesteś trupem? Cholera, nawet nie mam jak tego sprawić. What the fuck? O nie, gro. Jak to się stanie, to autentycznie mówię, poważnie. Nie chcę umierać w taki sposób, że mnie
łapie coś za noga i w tym samym momencie przychodzi obcy. Fuck. Sprawdźmy w opcjach, pod którym klawiszem jest miotacz ognia. Mam nadzieję, że zdążę go wyjąć. O, nawet nie wiedziałem, że strzelba jest w tej grze. Miotacz ognia jest pod trójką. Mam nadzieję, że go zdążę wyjąć i podpalić obcego. Nie, nie chcę zapisywać nic. Wybierz miotacz ognia, dobrze? Gdzie jest obcy? Okej, jedna gra mnie tak nie strollowała. Chryste. Najgorsze jest to, że ja chciałem go... Wiedziałem, że to się stanie, po prostu czułem to w moczu. Dobra, nieważne. Zobaczmy, co jest z tym terminalem na razie. Okej, musimy wyłączyć przycisk, jak rozumiem. No, tam są jakieś schowki. O, matko, nawet możemy zapisać grę. Dobra. Dobra, nasza. Zapisz grę. Okej, świetnie, tak. Dobra, więc to mamy załatwione. Schowki są puste z tej strony. Tam jest coś, co możemy sprawdzić. Megusta. Części osiągnięto limit. Gdzieś tu łazi obcy w okolicy, ale wiecie co, zanim ruszymy dalej. Doróbmy sobie hałaśnika. I wiem, że jak zwykle nie używam dostępnych mi urządzeń zbyt często, ale nie wiem. W sumie sam nie wiem, dlaczego ich nie używam. A, jeszcze jeden hałaśnik, bo to jest w sumie najbardziej użyteczna rzecz. Czemu nie mogę tego zrobić? Może limit jest 3. Motow też jest max już. No, nie max, tylko nie mam części na niego. Ale gdzie jest pan obcy? 50-100 ode mnie. Czy on jest w tym pomieszczeniu, czy nie? Nie wiem. Dobra, gdzie my mamy iść? Mamy chyba wyjść na górę po drabince. No tej obcego nie ma. Dobra. O shit, oczywiście jak tylko nacisnąłem, żeby wychodzić po drabinie, coś się zaczęło dziać. Dobra, gro, nie troluj. Dobra, tu się mamy gdzie schować. Tam jest pusto, te drzwi są zamknięte. Czy on jest w tym korytarzu? Nie, nie ma go tu. 80-100 ode mnie. Co my tu mamy? Okay. Baterie do latarki jak najbardziej sobie chcę zabrać. Ile mamy apteczek? 3 sztuki. O, to powinno wystarczyć. Dobra. Światło łaskawie się zapaliło samo. Ach, ta technologia. Dobra, w którą stronę mam iść? Okazuje się, że w żadną. Ja tu w ogóle nie powinienem być teraz. No ale jak już jestem, to czemu nie? Tam jest kamera również. Coś czuję, że ja pożałuję tego, że tu jestem w tym momencie. O, wpytę. Ale gdzie jest ten obcy? 20 stóp, 30 stóp. 33 stopy. Czy tu jest jakiś szyb wentylacyjny? Jest oczywiście. 19, 18. Znając tą grę, w jaki sposób się zachowuje ostatnio, jak tylko użyję terminalu, obcy mi wyskoczy do pokoju. I mnie zabije. Tak to się dzieje ostatnio. Ale zakładam, że to się wszystko nie dzieje bez powodu, tylko dlatego, że z miotaczem ognia czuję się dużo pewniej, więc więcej błędów popełniam. Pewnie tak jest. Dobra, tu nic nie ma. Okej. Przemycenie towaru na Sewastopol. Komercyjne ambulanse. Powiedz sobie czego, żeby się wstrzymał. Myślę, że mój znajomy Sinclair nam pomoże. 2743, o co chodzi? Panie pomagaj zdenerwowanie aktualną sytuacją i zbliżającą się zamknięciami. Sixon prosił mnie, bym zapewnił zabezpieczone. Zaczęły się negocjacje z zainteresowanym głównym. W międzyczasie prosimy o znaczy wszelki sprzęt w depozycie przed odejściem. Kod to 2743. Okej. Okay. 2743. 2743. 2743. 2743.
W ogóle po co mi ten kod? 2743, żeby go nie zapomnieć. To wygląda jak coś takiego, co bym mógł otworzyć. 2743. 27. O matko, nie. O! Da się cofnąć? Oczywiście, że się nie da. Dobra, nieprawidłowo kod, ja wstęp. 2743. Dziękuję. Podziękował. Nie ma obcego? Nie ma. Wiesz, to jakby był, to bym już nie żył zapewne. Okej, materiał do latarki mamy max. Gdzie jest pan obcy? Przede mną 67 stóp i najwyraźniej dalej w szybie wentylacyjnym siedzi. Tam się nie możemy dostać. O, shit. Wiem, że mam znaleźć łączniki. Wiem, gro, wiem. Staram się jak mogę. Poczekajmy, aż kamerka się przesunie. Dobra, nie popełniajmy żadnych błędów. Przez chwilę przynajmniej. Mam nadzieję, że tutaj nie ma zasięgu. Etanol, super. O Chryste, on tu gdzieś jest w okolicy. Pytanie tylko gdzie. 65 stóp ode mnie był ostatnio wykryty. Chciałem te kamery... O fuck. Jasne. Wejdź, wejdź. Nie krępuj się. Przyjdź do pomieszczenia, w którym ja jestem akurat. Jaka jest gdzieś... O matko. Mhm. Idź stąd. Do domu. Dziękuję. Jeszcze zaraz kamera zacznie się drzeć na mnie. O, tego właśnie mi było trzeba, bro. Dokładnie tego, dziękuję. Czy też w moich myślach. Wyłącz kamery. Odwal się od tego, Ripley! Dziękuję, że to zrobiłaś w miarę szybko. Naprawdę, doceniam gest. Jestem w tym pokoju, skurwiel. Troll pieprza. O tak, tak, nie krępuj się. Zapraszam. Poszła. Poszła. Niedobra sunia. O, shit. Dobra, gdzie masz ten szyb wentylacyjny? Tak, skakuj. Bez zwierzątko. Okej, okay, akurat do dobrego pokoju wlazłem. Się okazuje, o, weź od razu paliwo. Już wyczułam, co może później tak, naprawdę. Jest kilka opcji. Krew. Ciekawe, co mu się mogło stać. O, wpytę, dobra. Czy ja chcę się chować w ogóle przed nim, czy po prostu... No tak, będzie sobie to mnie oczywiście. Nawet się nie będę chował pod biurkiem, bo to się tylko źle skończy. Tak, przesuwaj sobie krzesełko, przesuwaj. Nie krępuj się. Nie wiem, czy mnie zauważył, ale nie chcę ryzykować. Dziękuję, spierdzielaj. I teraz jak ja mam... On wie, gdzie jestem, ewidentnie. A wiecie co? Jestem tępy. Odwróćmy jego uwagę od nas na jakiś czas przynajmniej. Rzućmy mu hałaśnik tu. I niech ma się... Niech ma zajęcie, chłopczyk. Na jakiś czas. Dobrze. Nie wiem, czy to podziałało tak, jak chciałem, żeby podziałało. Zakładam, że... może nie do końca. A tu mamy przełącznik, tak? Wyste. Znowu to samo. Co najpierw weźmy tu, zobaczmy, co z tą krwią jest nie tak. Takiej krwi to rzadko... Rzadko spotykamy taką krew, więc pewnie... O, właśnie. Jest tu jakiś trupik. Etanol, etanol. Okej. Okay. Czy ja mogę teraz coś zbudować, czego wcześniej? Właściwie hałaśnik by się dobrze przydał. Dobra. Nie. O, nie. Machaj. Okej, okay, mam rurować dalej, nie mogę. Dobra, spinaj się, Ripley. Gdzie jest pan obcy? 40 stóp. Ode mnie. Wow! Wow, wow, nie to, nie to robię. Chodź mi lipi, że on tu nie wejdzie. O, shit. O, o. Nie chcesz zaglądać do szybu.
Nie chcesz zaglądać, żeby zaufaj mi. Okej, okay, czy on zaglądał w szybu, czy nie? 47 stóp, 46, 40. Dobra, ze szybą wentylacyjnego. Ale chyba tu się nie może dostać. I tak się... Nie wiem, czy w ogóle można obcego spotkać w szybie wentylacyjnym. To jest dobre pytanie. Dobra, wykorzystajmy okazję. W dół. Bomba. Dobra, więc mamy zasilanie. I teraz... Będę mógł prawdopodobnie wyjść stąd w łatwy sposób. Chociaż wydaje mi się, że w pokoju obok jest opcji. No właśnie, 46 metrów. Stóp właściwie. 70 stóp, dobra, powinien mieć czas. Otwieraj to, zanim przyjdzie obcy. Ripi, ruchy, ruchy. Szybciej, kurde, kobieto. Naprawdę? Przydałoby się, żebyś to zrobił szybciej? Dziękuję. Okej. Okay. No i znowu napięcie wróciło w tejże. Dosyć.